co on o tobie myśli. Witam kochani widzowie na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Dziękuję serdecznie za odwiedziny. Proszę o subskrypcję, by dostawali Państwo informacje o codziennych moich filmikach, wróżbach, horoskopach, rytuałach. Proszę od razu zasubskrybować z dzwoneczkiem u góry, by dostawali Państwo właśnie regularnie powiadomienia. Chciałam Państwu pokazać moją wczorajszą rytuałową świecę, która się spaliła właśnie do końca w nocy dzisiaj i mam tylko właśnie tutaj taki szary punkt po niej, więc spaliła się zupełnie sama do końca i nawet nie mam resztek tej świecy, by wyrzucić w naturę, więc po prostu świeca zupełnie się wypaliła do końca, tylko to wymyję wodą. Natomiast proces przeszedł szybko, bezproblemowo, czyli proces oczyszczania się, mam nadzieję, dobrze wykonał, udał. Jeśli Państwo mają resztki swojej świecy, proszę wyrzucić ją w naturę, zakopać w ziemi, oddać ją ziemi, wszechświatowi. A jeśli chodzi o Wasze manifestacje, Wasze właśnie sprawy, które intencje, które odcinacie, jeśli zapisałyście to na kartce, chciałam pokazać, tak? Ja zapisałam cztery kartki, aż cztery strony. To proszę je spalić właśnie w jakiejś białej świecy lub proszę i wyrzucić właśnie ten, jak to się mówi, popiół czy resztki właśnie na powietrze lub spuścić właśnie to z wodą, te resztki po spaleniu tych kartek. Czyli oddajcie je czterem żywiołom, ogniu, powietrzu, wodzie lub ziemi, dobrze? Oddajcie te intencje, które spisałyście i te resztki świecy czterem żywiołom, ok? Żeby się Wszechświat tym zajął. Moi kochani, więc dzisiaj mam szczególną wróżbę, którą sobie właśnie wymyśliłam wczoraj. I zaczniemy, to jest taka właśnie wróżba dla kobiet, ale jeśli są mężczyźni na moim kanale, których bardzo serdecznie tutaj też witam, to proszę sobie wziąć właśnie męską, prawda, męską kartę. Czyli nie jest osoba, czy kobieta, czy mężczyzna ważna, tylko są te energie ważne, które zawierają się w tych kartach. Są cztery grupy dzisiaj do wyboru, ale teraz powiem Państwu, w jaki sposób wybieramy te karty i wybieramy te grupy, dobrze? Pierwsza karta to jest Królowa Mieczy. Królowa Mieczy. Królowa Mieczy jest dla Państwa spod znaku żywiołów powietrza, czyli bliźniaków, wagi lub wodnika. Czyli Państwo, którzy mnie teraz oglądają i są zodiakalnymi bliźniakami, wodnikami lub wagami, wybierają kartę numer 1, Królową Mieczy. Lub panowie właśnie też wybierają to jako podpostacią właśnie tych energii Królowej Mieczy. Dobrze? Jeśli panowie są lub pani właśnie spod znaków powietrznych, bliźnięta, waga, wodnik, pierwsza grupa. Druga grupa, czyli grupa numer 2, to Królowa Buław. Królowa Buław jako żywioł ognia to są znaki zodiakalne takie jak baran, lew i strzelec. Czyli wszyscy widzowie, osoby pytające w tej wróżbie spod znaku barana, lwa i strzelca wybierają właśnie tą kartę Królowej Buław. Numer 2. Grupa numer 3, która wybierze Królową Kielichów, to znaki zodiaku z żywiołu wody. To są znaki takie jak rak, skorpion i ryby. I właśnie te znaki zodiakalne wybierają grupę numer 3, czyli właśnie tą kartę z Królową Kielichów. Raki, skorpiony i ryby.
I grupa numer 4 to królowa monet. Królowa monet jako właśnie tutaj symbol ziemny, tak, tych znaków ziemskich, to są takie znaki zodiaku jak byk, panna i koziorożec. Czyli wszystkie te osoby, widzowie, niezależnie czy kobiety, czy mężczyźni, którzy dziś oglądają ten filmik i są spod znaku byka, panny i koziorożca, wybierają grupę numer 4. Ok. Temat tej wróżby jest, co osoba, o którą pytacie, w której jesteście zakochani, w których jesteście no jakoś zaangażowani, tak? Czy jesteście z tą osobą w związku, czy poznałyście tą osobę, czy chcecie poznać tą osobę, co ta osoba, bo też to jest dla singli, prawda? Być może poznacie właśnie taką osobę. Co ta osoba, na którą postawię teraz karty, o Was myśli? Czyli co myśli o Was jako o królowej mieczy, jako o królowej buław, jako o królowej kielichów, jako o królowej monet. Dobrze, zaczynamy, kochane, od grupy pierwszej, czyli od królowej mieczy. No ja sama jestem tą królową mieczy, nie ukrywam, ponieważ jestem spod znaku wagi. Więc zobaczmy właśnie, co on o Tobie myśli. Jesteś królową mieczy. Ja sobie postawię tą kartę właśnie tu. Tak, żeby Państwo widzieli, że to jest właśnie karta dla bliźniąt, wag i wodników. Ja sobie tutaj to położę, żeby Państwo też wiedzieli. I zaczynamy, kochani. Co on, czyli ta osoba, o którą pytasz, o Tobie myśli? Królowa mieczy, oczywiście teraz troszkę scharakteryzuję tą królową, jest osobą właśnie z żywiołów powietrza, czyli bardzo szybką, no najszybszą z kart tarota, błyskawicznie podejmującą decyzję, osoba waleczna, osoba, która jest bardzo intelektualna, ma niesamowitą wiedzę intelektualną, jest to królowa, czyli osoba, która ma dobre, piękne zdolności werbalne, intelekt, tak, rozbudowany, ma piękną komunikację z innymi, pozytywną, znaczy dobrą komunikację, czy pozytywną, czy negatywną, to już jest inna sprawa, tylko chodzi o dobrą komunikację werbalną z innymi osobami, lecz również potrafi zranić słowem i zranić właśnie tym ostrym mieczem, ponieważ jest osobą ostrą, konkretną, ciętą, odcina szybko sprawy, które jej nie służą. Jest nieraz no, taka po prostu konkretna i ostra, ponieważ jeśli dopadnie ją gniew, złość, to jest waleczna, lubi też szybkie zmiany, konkretne, prawda? Czyli zostawia zawsze to, co jej na pewno nie służy. Królowa mieczy jest spostrzegawcza, bezstronna, jest subtelna również, mądra, przebiegła i umie doradzić bez, po prostu, no bez, jak to powiedzieć, bezstronnie właśnie, bezstronnie umie doradzić również. Posługuje się intelektem, nie emocjami, nie uczuciami, tylko intelektem. I jest właśnie w sprawach seksualnych również, no ostra, prawda, lubi ostry seks, jest konkretna, nie pozwoli sobie również na jakieś tutaj, nie wiem, sprawy, które ją ranią, tylko odcina od razu się od takich negatywnych spraw. Jest osobą stanowczą w działaniu i też stanowczą, jeśli chodzi o cele, które sobie postawiła. Więc tak postrzega Was partner. Nieraz jesteście też zimne emocjonalnie, ponieważ
wszystkie decyzje podejmujecie właśnie jako królowe, króle mieczy na poziomie umysłu, rozsądnie, tak? Właśnie kierujecie się intelektem przede wszystkim, a nie emocjami. Więc być może nawet nieraz wydaje się waszemu partnerowi, że jesteście zimne, tak? W stosunku do niego. No zobaczmy, co on o was myśli, kochani, kochane. Co on o was myśli? Już mi wypadły karty, dziękuję. Dzisiaj mamy karty Tarota, kochane. Wow, no aż za nie mówiłam, ponieważ właśnie wyszła mi tutaj znów też, mam inną serię, to jest ta seria klasyczna, tu jest znowu seria właśnie ta Światła i Cieni i właśnie tutaj mi wyszła też Królowa Mieczy, więc bardzo, bardzo, bardzo się tutaj to wszystko pokrywa, jest bardzo już od razu dla mnie wiarygodne, aż za nie mówiłam. Więc kochane, dzisiaj, na dzień dzisiejszy, co on myśli? On myśli, patrzy na was z innej perspektywy. Zastanawia się, prawda? No, jest w stanie zawieszenia, być może wasz związek, wasza relacja jest w sprawie zawieszenia, ale on wyjdzie z tej pozycji, tylko potrzebuje czasu, by przemyśleć wszystko jeszcze raz, by po prostu no, tutaj spojrzeć na was przede wszystkim, na to, co wy robicie, jak się zachowujecie, co właśnie do niego, nie wiem, mówicie, czy właśnie chce to przemyśleć z innej perspektywy, potrzebuje czasu. Jest ta wasza jakaś znajomość lub właśnie tutaj komunikacja w zawieszeniu. On się troszeczkę tutaj no, zawiesił, czyli potrzebuje właśnie czasu dla siebie, przemyśleć jeszcze raz wszystko od nowa. Także taka jest tutaj sytuacja. Dziesiątka, mamy dziesiątkę kijów, czyli buław, diabła, właśnie wy same tutaj występujecie, czyli królowa mieczy, świat i królowa pentakli nawet tutaj wyszła, ok. Czyli co on o was myśli, jak on was postrzega, tak? To jest właśnie w tym sensie ta wróżba. Kochany, więc dziesiątka kijów mówi tutaj o pokonaniu blokad, zakończeniu jakiejś fazy, w której właśnie byliście, ta góra, ten szczyt tutaj widzicie, zakończenie tutaj tej ciężkiej, długiej, mozolnej drogi, tych blokad, tych jakichś przeszkód, jakichś tutaj no, balastów, które były u was w relacji i właśnie rozpoczęcie nowych projektów, nowych planów, czyli koniec jakiejś fazy, koniec jakiejś aktywności, prawda? I praca nad nowym, czyli schodzimy tutaj z tej jednej takiej góry, z fazy, która no, była ciężką, długą drogą, kończymy to i szukamy właśnie nowej fazy, nowych rozwiązań, prawda? Mamy nowe pomysły na rozpoczęcie właśnie czegoś nowego. I te blokady, które tu były, te takie mozolna droga, ciężkość mija, przemija. On pokazuje mi się, kochani, tutaj w energii diabła, czyli jakiś manipulator, jakiś osoba, która uwaga, która cię chce manipulować. Oczywiście ty jesteś królową mieczy, ty sobie na to nie pozwolisz. Ty, jeśli zobaczysz jakieś toksyczne tutaj sprawy, to przecinasz to mieczem. Niemniej jednak tutaj pokazuje mi się toksyczna relacja. On manipuluje cię, próbuje cię manipulować, próbuje, znaczy też ma obsesję na twoim punkcie, też ma obsesyjność właśnie, jeśli chodzi na przykład na punkt seksu z tobą lub temat właśnie jakiejś obsesyjnej miłości, współuzależnienia od ciebie, od twojej osoby. Niemniej jednak widzi cię jako osobę zimną, rozumną, biorącą wszystko racjonalnie, prawda? I
no, ta miłość tego diabła, czyli jego z wami, jest, no, jest, powiedzmy sobie, bardzo silna, silna seksualnie. Pociąg seksualny jest bardzo, bardzo, bardzo masywny, bardzo silny. Czujecie to obydwoje i wiecie o tym, że jest magnes, magnetyzm, prawda? I że to jest taka obsesja, że to jest właśnie już takie trochę nawet chorobliwe, powiedzmy. Widzicie, jak on wyciąga do was rękę, kochane? On was kusi. On chce wami manipulować, chce was mieć tutaj w ręku, prawda? Czyli uwaga, myślcie racjonalnie, nie dajcie się zmanipulować, bierzcie te sprawy na zimno. Jeśli chcecie mieć nowy początek z nim, ponieważ tutaj mówi to o nowym początku, nowych pomysłach, skończeniu tych starych tu jakichś problemów, to właśnie uwaga, uwaga, ponieważ tutaj mówi właśnie koło fortuny o jakichś szybkich zmianach w waszej relacji. Oczywiście koło fortuny było raz na wozie, raz pod wozem, czyli raz były wzloty i upadki waszej relacji, waszej komunikacji i związku, raz było dobrze, raz było źle. Ale teraz koło fortuny przynosi zmiany, przynosi jakieś lepsze zmiany, prawda? On myśli o was również, że wy jesteście też dla niego osobą królową równocześnie. Widzi w was tutaj stabilną kobietę, kobietę, która ma pieniądze, która jest przedsiębiorcza, pracowita, która ma tutaj wiele zasobów materialnych, też duchowych, stabilną sytuację, czy zawodową, czy finansową, czy właśnie też duchową, intelektualną, jest ustawiona, jest pewna siebie, jest w zgodzie właśnie ze sobą i z naturą. On was widzi jako bardzo dobrą partię do założenia właśnie jakiejś rodziny, czegoś stabilnego, czegoś bardzo, bardzo takiego stałego, długotrwałego, solidnego, prawda? Ponieważ on wie, że wy umiecie zarządzać i związkiem, i pieniędzmi, i macie potencjał w sobie ogromny, prawda? Nie tylko jesteście tu królową mieczy, która właśnie potrafi stawić reguły gry, która tej umie też zawładnąć właśnie tym związkiem, lub umie też racjonalnie tej podejść do emocji, ale jesteście również dobrymi biznesmenkami, przedsiębiorcami, umiecie właśnie zarządzić kasą, budżetem, duchowością, emocjami, wszystkim umiecie zarządzić, ponieważ właśnie ta karta jest silna, jeśli chodzi o stabilność, prawda? Stabilne tutaj relacje. Więc on by chciał po wyjściu tutaj z tej fazy tego wisielca, gdzie teraz myśli, grubluje i planuje, chciałby bardzo właśnie czegoś z wami solidnego, stabilnego, długotrwałego, głębszego, trwałego, takiego jakby racjonalnego, racjonalnie stąpającego po ziemi, prawda? Takie on ma tutaj plany. Widzi was bardzo, bardzo jako silne, silne kobiety, silną osobowość. Niemniej jednak on chce wami manipulować poprzez uczucia, seks, przede wszystkim seksualna siła, przyciąganie seksualne, niesamowite, kochane. Też obsesja seksualna, uwaga, uwaga, nie możecie się opętać przez te diabelskie, takie animaliczne, czyli takie zwierzęce instynkty, które właśnie ma diabeł w stosunku do was, ok? Nie możecie się tym ponieść i zmanipulować. Więc uwaga, zostańcie właśnie tutaj na poziomie mózgu, racjonalnie myślące, myślcie o swoich stabilnych tu sprawach, czyli przyjdzie jakiś też szybki obrót, ponieważ Rydwan jest szybką kartą właśnie zmian, kochane. Szybkie jakieś zmiany u was w relacji, koło fortuny, ciach, coś przyjdzie właśnie i przemieni waszą całą sytuację. Także to było, moje kochani, kochane, dla pierwszej grupy, bardzo interesujące, dla królowych właśnie mieczy, czyli dla wszystkich znaków powietrznych, tak? Teraz przyjdzie grupa druga. Grupa druga, kochani, to jest królowa buław. Królowa buław. Zaraz scharakteryzuję tą królową króciutko. Królowa buław, kochani, grupa druga, to jest żywioł ognia i to są na pewno takie znaki zodiaku jak baran, lew
i strzelec. Już Państwu to kładę, by się Państwo dobrze tutaj szybciutko zorientowali. I zobaczmy, kochane, co powiedzą karty, jak on Was widzi, jak on Was postrzega, co on o Was właśnie myśli, jako o królowej tych buław. Królowa buław to jest kobieta, znaczy to jest osoba, energia, prawda? To nie musi być kobieta, ponieważ to jest też mężczyzna, który teraz słucha tego filmiku. To jest osoba szybka, energiczna, namiętna, kreatywna, o dużym pożądaniu seksualnym. Prawda? Jest to osoba, która idzie za głosem serca. Niesamowitą ma energię, jest aktywna. Mówi również o aktywnym podejmowaniu kroków, o konkretnych decyzjach. Jest to kobieta pewna siebie, bardzo seksualna, bardzo atrakcyjna. No, często jest to też jakaś artystka, reżyserka, aktorka, która kreatywna jest, prawda, w swoich działaniach. Czy jakaś, nie wiem, malarka pasjonująca się sztuką. Czyli osoba właśnie również kierująca się tutaj swoimi instynktami, prawda, seksualnymi. Ta karta mówi często też w różnych wróżbach jako o karcie kochanki. Więc jeśli macie taką konstelację, właśnie jesteście kochanką w jakiejś trójkowej relacji, no to się tym bardziej ta wróżba zgadza. Jak on Was postrzega? Co on o Was myśli jako o królowej właśnie buław? Królowa buław jako znak właśnie szybki, prawda? Buławy są szybkie, jako energiczna karta, właśnie żywioł ognia, prawda? Czyli ogień, niesamowita seksualność, niesamowity power, pożądanie, szybkie akcje, prawda? Także zobaczmy, jak on Was widzi, jak on Was postrzega. Ok. No, on ma tutaj, widzę, ból głowy, tak? Jesteście bardzo silną dla niego osobowością, energiczną, być może jest tutaj przeciążony. Piątka mieczy mówi na pewno o tym, że jest walka ego w tej chwili wasza. No, wy macie silną osobowość jako królowa buław i on ma silną osobowość. Więc ścieracie się swoim silnym ego, prawda? Walczycie, kto ma rację, udowadniacie sobie rację, walczycie ze sobą właśnie jakby tak wewnętrznie, udowadniacie sobie ciągle coś. Także nie jest to łatwy związek, prawda? Aż on tutaj tyle o Was myśli, że aż ma po prostu, widzicie, ból głowy. I odcina emocje, odcina właśnie te namiętności różne, tylko myśli tej głową, czyli miecze na poziomie głowy, na poziomie intelektualnym tutaj, tak? Myśli właśnie o tym związku z Wami, o tych wszystkich jakichś problemach, które się między Wami nawarstwiły. Także jesteście dla niego bardzo silną osobowością, być może sobie z tym też nie radzi. Tutaj karta cesarza, czyli karta też, która mężczyzny, który jest władczy, który nie da sobie jakby tutaj porządzić, tylko on chce rządzić, on chce mieć władzę, on chce trzymać władzę nad tą relacją w ręku, tak? On chce mieć tutaj to, jak to się mówi, berło w ręku. Nie chce Wam oddać tego berła, kochani. On chce walnąć w stół i mieć do powiedzenia. On, dlatego bujecie się tutaj na te silne Wasze ego. To jest niewątpliwe, niewątpliwe tutaj w tym układzie, więc konstelacja bardzo ciężka, ponieważ Wy bardzo konkretne, namiętne, i cesarz, który właśnie jest tutaj władcą, prawda? Chce górować nad Wami. Ale ma do Was uczucia piękne, głębokie, dużo uczuć. Kieruje się również, idzie też za głosem serca. Także bardzo dużo tutaj uczuć w stosunku do Was. Ważne są też dla niego uczucia i też są ważne, jeśli chodzi o cesarza i tą konstelację kart,
ważne są też dla niego takie jasne, konkretne relacje z Wami, prawda? Chciałby właśnie z Wami mieć związek konkretny, stabilny, trwały, gdzie są właśnie tutaj te role podzielone. On tutaj chce trzymać wszystko, jakby ponieważ jest cesarzem, on chce mieć władzę. Wy powinnyście być po prostu kobietą, seksualną, dla niego silną, namiętną. Powinniście jednak zostać w tej energii kobiecej dla niego. To jest dla niego ważne. Uczucia są na pewno ważne. Właśnie jest to, że uczucia są tu głębokie, piękne. No i jest tu jakaś też akcja, czyli rydwan. Kochani, rydwan, karta szybka, karta akcji, karta no, niesamowitego poweru, właśnie szybkiego seksu, szybkich właśnie tu namiętności, szybkiej jakiejś zmiany akcji w Waszej relacji. Też nie ukrywam, że rydwan to jest karta taka właśnie no furiata, tak? Czyli ktoś pędzi do Was, czyli on pędzi do Was. No niesamowicie napalony, seksualny też tutaj power, siła, energia, tak? No, z cesarzem to na pewno będziecie mieli dobry seks, ponieważ Wy macie tutaj seksualność w sobie niesamowitą, jako królowe buław. No i cesarz też jest osobą doświadczoną w seksie, czyli potrafi Wam właśnie to doświadczenie pokazać. I kochani, co dalej? Nowe jakieś tutaj plany, nowe w stosunku do Was plany. Czyli jakieś nowe projekty, nowe pomysły na Wasz związek. Ruszanie w nowym kierunku, zaczęcie się właśnie nowej próby, nowej fazy, nowego początku, czy właśnie polepszenia jakiegoś, tak? Bo tutaj właśnie chodzi o zaczęcie nowych pomysłów. No, na Waszych starych błędach musicie się uczyć, musicie doszkalać, by nie popełniać właśnie starych błędów jeszcze raz. Czyli musicie zreflektować Wasze stare jakieś błędy tutaj w związku, w relacji, by nie powtarzać ciągle tych błędów, by się uczyć z tych błędów, ponieważ właśnie te błędy były tutaj powodem niesamowitych bólów, niesamowitych obciążeń, no bólu serca, rozpaczy, tak? Także chcecie wyjść tutaj z tej emocji, chcecie zacząć jeszcze raz tutaj wszystko od nowa, chcecie zacząć nową fazę, nowy początek mieć, zresetować jakby te wszystkie bóle, tutaj emocje, które były negatywne, no niesamowity ból serca, niesamowite właśnie tutaj rozdarcie emocjonalne, prawda? Również jakby sprawy, które Was niesamowicie dotknęły, zraniły, jakiś konflikt był między Wami, rozczarowanie i teraz właśnie na poziomie rozumu chcecie to wszystko jeszcze raz zacząć od początku. Czyli ta karta i ta karta ze sobą bardzo pasują. Piątka mieczy, trójka mieczy, czyli po jakimś wielkim tutaj kryzysie, rozpaczy, bólu serca, no są jeszcze tutaj bardzo ciężkie myśli, obciążenie mentalne. Niemniej jednak chcecie właśnie tutaj szóstka też mieczy, czyli piątka mieczy, szóstka mieczy, trójka mieczy, czyli coś właśnie było, jakieś problemy, co teraz chcecie przerwać, uciąć i zacząć właśnie planować coś jeszcze raz od nowa, tak? I uczyć się ze starych błędów. Koniecznie wysnuć tu proszę jakieś wnioski i nie robić, nie popełniać tych samych błędów, kochani. Dobrze? Przeciąć to, co było, przeciąć te stare błędy, przeciąć to wszystko, co negatywne, przeciąć ten właśnie ból serca, rozpacz i zacząć wszystko od nowa. I akcja będzie tutaj niesamowita. Nowy początek, nowy właśnie plan działania. Także taka była właśnie tutaj prognoza i takie myśli właśnie, takie plany, takie myśli. Tak Was postrzega tutaj Wasz partner. To była grupa druga, czyli znaki ognia, żywioły ognia. Teraz przechodzimy do grupy trzeciej, kochani, królowa kielichów. Królowa jesteście, jeśli jesteście tą osobą, królową kielichów, to na pewno jesteście zodiakalnymi rakami, skorpionami lub rybami. I te właśnie znaki teraz zapraszam serdecznie. Czyli
Zapraszam do grupy trzeciej: raki, skorpiony i ryby. Dobrze, teraz scharakteryzuję króciutko tą królową kielichów. Królowa kielichów, czyli te żywioły właśnie wodne, przede wszystkim mówią tutaj o wielkich emocjach, o intuicji również i o radości życia, czyli emocje, uczucia. To jest właśnie najważniejsze dla tych znaków zodiaku, raków, skorpionów i ryb. Więc ta królowa kielichów ma w tym swoim kielichu niesamowite emocje. Te emocje tutaj pokazuje również ta karta jako symbol, w postaci symbolu wody, prawda? Czyli ta woda, ta emocje płyną tutaj. Tutaj w pucharze też jest płyn, prawda? Jakiś napój, czy woda, czy wino. To wszystko symbolizuje tutaj właśnie niesamowite emocje. I właśnie emocjami, głosem serca, głosem właśnie tych emocji kieruje się ta królowa kielichów, ta osobowość, ta energia. Kochani, królowa kielichów, jeszcze Wam tutaj po króciutce sformułuję, właśnie scharakteryzuję, patrzy sercem. Dla niej emocje są najważniejsze. Jest osobą współczującą, wie jak sobie radzić z tymi emocjami i wie, jak potrafi i wie, jak sobie radzić ze zmianami emocjonalnymi. Jest osobą empatyczną, wrażliwą, właśnie wrażliwą na uczucia, prawda? Więc taka tutaj osobowość Was charakteryzuje, kochane raki, skorpiony i ryby. I to jest wróżba dla Was. Zobaczmy, co on, partner, o którego pytacie, o którym myślicie, w którym jesteście zakochane, o Was myśli. Jak Was postrzega, prawda? Jakie ma plany też. Zobaczmy sobie tutaj. Ups, już mi wszystko wyszło, wyskoczyło. Dziękuję, jeszcze potrzebuję więcej kart. Kochani, no zobaczcie, jak mi tutaj to wszystko magnetyzuje. No widzicie, że karty mi wypadają. Królowa kielichów, czyli mamy królowa kielichów, więc to jesteście Wy, same wypadłyście. Kochane. Więc te karty mi, no tylko je dotknę, od razu mi tutaj magnetyzują z tematem. Także bardzo, bardzo mam dobry kontakt z tymi kartami, ok, dziękuję. Bardzo mi tutaj wszystko od razu pasuje. Dobrze, dziękuję, już mam dużo kart. Wezmę je wszystkie. Dobrze, więc jako królowa kielichów, jak widzi Was, kochani, partner? Partner mi wypadł tutaj też bardzo silny, król buław. No król buław, bardzo seksualna osoba, prawda? Pożądanie, seks appeal, tutaj namiętność, ogień, aż się żarzy, kochani, aż mi gorąco. Więc taki partner, no... Plus Wy jesteście królowymi uczuć, królowymi właśnie tej emocji. No i jeśli dostaniecie takiego tutaj bardzo seksualnego partnera, no to będzie niesamowita mieszanka. Kochani, ten król buław postrzega Was jako właśnie wspaniałą, emocjonalną, kobiecą, swoją królową właśnie tutaj, prawda, kielichów, to jesteście Wy, to jesteście on, to jest on, przepraszam. No i macie tutaj, kochani, też nową fazę. Jakieś były problemy, jakieś były tutaj, no nie wiem, cały czas mi się pokazuje nowa faza, kochani. No wszyscy pewnie zaglądają tutaj, którzy mają problemy w związku, kryzysy, jakieś tutaj dni milczenia, tak, czy może zerwanie. Chcecie do siebie wrócić, tęsknicie za sobą. Tutaj ta karta, ósemka kielichów, mówi mi o odejściu. Czyli była jakieś zerwanie, jakaś blokada. Coś, żeście odeszli od partnera, zostawiliście go. Uczuciowo, właśnie emocjonalnie, zresztą go porzuciły, czy zablokowały, czy rzuciły. Szukacie teraz, znaczy było rozstanie między Wami, jakieś, nawet chwilowe, przypuśćmy, poprzez jakąś kłótnię, sprzeczkę.
Tak, każdy ma z Was inną historię, więc nie generalizujmy tutaj tego, nie wrzucajmy tego wszystkiego do jakiegoś jednego scenariusza, ale na pewno są tutaj osoby, które miały bardzo tutaj duże kryzysy, zerwały właśnie z tym partnerem. I teraz oczywiście chcecie wrócić do siebie, ponieważ no, są emocje, są uczucia, jest pożądanie, jest magnetyzm, seksualność, jest miłość, więc chcecie wrócić, ale chcecie jakby pozostawić te stare właśnie uczucia, które Wam nie służyły i zacząć wszystko od nowa. Chcecie wrócić, widzicie światło w tunelu, widzicie szansę, widzicie słońce, także chcecie jeszcze raz spróbować właśnie z tym partnerem, którego kochacie i którego pożądacie przede wszystkim. Partner pożąda też Was, więc chcecie zacząć jeszcze raz. Chcecie spróbować jeszcze raz, widzicie tu jakąś szansę, lecz właśnie to słońce mówi też o pozytywnych emocjach, pozytywnych wibracjach, pozytywnym rozwoju spraw, o rozwiązaniu właśnie wszelakich tutaj problemów, tak? Czyli nadzieja, światło w tunelu, znaczy jakby wyjaśnienie też wszystkich spraw i zaczęcie wszystkiego z pozytywnymi uczuciami, emocjami od nowa. Postrzega Was partner jako osobę kreatywną, też taką właśnie o dużej duchowości, o dużym właśnie takim kontakcie widocznie z wszechświatem, która afirmuje, która zajmuje się być może magią, voilà, jesteście tutaj na moim kanale, czyli zajmujecie się tym oczywiście, która ma właśnie taką głębię, która się zajmuje spirytualnością, być może która ma talenty spirytualne, która umie właśnie afirmować, przyciągać go, wizualizować, także która ma takie tutaj talenty i również postrzega Was być może troszeczkę jako osobę manipulatywną, która umie zamanipulować nim, wcisnąć na odpowiednie guziczki, tak, żeby on właśnie się tutaj ciągle jakoś, nie wiem, zapalał, napalał, powracał do Was, tak? Tutaj jest też właśnie karta nowego początku, As Mieczy. As Mieczy mówi właśnie o skończeniu, ucięciu tych starych spraw i rozpoczęciu wszystkiego na nowo, ale siłą intelektu, dyskusją, rozmową właśnie o czymś właśnie nowym, o pozostawieniu, odcięciu tych starych emocji, które Wam nie służyły i zaczęciu wszystkiego na nowo, nowe pomysły, nowe projekty, nowa szansa, nowe właśnie tutaj nowa relacja, znaczy w nowym, znaczy jakby w nowym pozytywnym, prawda, tutaj sensie, bo nie chodzi tutaj o nowe osoby, tylko o nowa szansa, tak? Czyli na pewno coś się tutaj zacznie, zaczniecie ze sobą jeszcze raz. Potrzebujecie do tego, wie też również Wasz partner, że on potrzebuje do tego wielkiej siły. Potrzebujecie oboje wielkiej siły, by to się udało, wielkiej jakby tutaj inwestycji pracy. On by chciał, by po prostu, byście Wy jako osoby silne, królowe, no to są osobowości silne, miały właśnie tą taką siłę lwicy, prawda? Czyli niezmierną siłę taką zwierzęcą, ale również łagodność baranka. Czyli widzicie tego baranka tutaj na tej karcie, więc chciałby również, byście były kobiece, pociągające, bardzo takie no, delikatne, łagodne, prawda? Wybaczające, posłuszne, jednocześnie również silne, no, jako królowa, siła charakteru, siła osobowości, walka o ten związek, walka o następną szansę. Także tak Was tutaj postrzega karta siły. Karta siły jest też bardzo, bardzo masywną kartą seksualną, czyli wielkie tutaj pokłady seksualne, prawda? No, taki jakby zwierzęcy wręcz seks, dziki i łagodny, dwoje, dwoistość, tak? Bo tutaj ta karta jest dwoistością, czyli takim Xinjiang, czyli właśnie ten seks też jest dziki z jednej strony, ale też łagodny, prawda? Więc tak właśnie tutaj mi się pokazujecie, to on o Was myśli, tego pragnie, to właśnie tutaj widzi w Was. Również widzi tutaj Was jako osobę no, materialistyczną, która trzyma się tutaj swoich jakichś dóbr, które posiada. Być może też osobę skąpą niekiedy,
ale też osobę, która broni swoich dóbr, czy materialnych, czy uczuciowych, emocjonalnych, duchowych, intelektualnych, czy właśnie tego, co ma, tego, co się już dorobiła, prawda? Także ona broni tych swoich dóbr, nie daje ich lekkomyślnie, tylko trzyma je przy sobie i potrafi właśnie takie dobra materialne tutaj, czy jakieś duchowe, intelektualne, jakby ochronić, prawda? I widzi Was oczywiście w tym sensie tej karty również jako potencjał do zbudowania czegoś solidnego, ponieważ czwórka pentakli, prawda? Pentakle, no to mówią już o tym, że widzi Was tutaj bardzo tak, że racjonalistyczne jesteście, umiecie właśnie coś zbudować. Czwórka mówi również o solidnej jakiejś budowie, solidnym jakimś tutaj, no, posiadaniu dóbr, tak? Czyli na pewno widzi Was tutaj jako osoba, która potrafi właśnie coś tutaj mieć, posiadać i broni tego. Trzyma tego też kurczowo się, prawda? Broni swoich wartości kurczowo, swoich finansów kurczowo broni. Więc tak Was postrzega tutaj partner. Jeszcze mi tu wyszła na spodzie karty ósemka kijów, buław. Czyli już sobie zobaczymy, jak to komunikacja. No i to jest dziewiątka, przepraszam. Właśnie. Okej, już rozumiem tą kartę w tym kontekście, bo muszę zawsze wrócić do pytania. Pytanie było, co myśli. Myśli o tym, no co myśli o Was, prawda? Myśli o tym, że jakaś faza tutaj doszła do końca. No była jakaś faza rezygnacji, końca, przecięcia właśnie tych Waszych, nie wiem, spotkań, komunikacji, było jakieś takie zmęczenie ogólne, prawda, rezygnacja, no ale jest tutaj na pewno powrót do nowych tutaj planów, które są pozytywne, ponieważ słońce na horyzoncie, więc było zakończenie i jest początek na nowy start, na nowy właśnie, na nową szansę, prawda, między Wami, ponieważ są uczucia i pożądanie seksualne. Także takie właśnie mi tutaj wychodzą pomysły i pomysły partnera w stosunku do Was, tak Was tutaj on widzi, postrzega. To była, kochani, grupa trzecia, czyli dla raków, skorpionów i ryb. I teraz, kochani, przechodzimy do grupy czwartej. Grupa czwarta to są, kochani, już mówię, znaki ziemskie. Znaki ziemskie, takie jak byk, panny i koziorożce. I to jest karta królowej monet. Królowa monet, która trzyma właśnie monetę w ręku, przygląda się niej. Królowa monet, kochani, i znaki ziemskie, są to karty powolne, wręcz nieruchome, pasywne, wręcz ociężałe, które wolno mają jakąś akcję, podejmują jakąś akcję, prawda? Królowa monet to osoba, która racjonalnie stąpa po ziemi. Jest stabilna, konkretna, nieraz skąpa, nieraz osoby spod tego znaku, spod tych znaków, przepraszam, bo są trzy, byk, panna, koziorożec, są skąpe, myślą materialistycznie, oszczędne, prawda? Ta karta mówi o jednakże dysponowaniu swoimi dobrami materialnymi w sposób rezolutny, rozsądny. No, są te osoby również rzetelne, pragną stabilności, pragną bezpieczeństwa materialnego lub jakiegoś, no, związku też solidnego, stabilnego, długotrwałego. Lubią mieć właśnie bezpieczeństwo w życiu, prawda? Nie lubią ryzyka i nie lubią właśnie szybkich zmian. Są jednak takimi znakami powolnymi, statycznymi, tak? Lubią konkretne, stabilne, bezpieczne sytuacje. Także taka jest właśnie tu charakterystyka tej królowej monet.
I teraz zobaczmy, kochani, kochane byki, panny koziorożce, co myśli o Was Wasz partner, o którym myślicie, w którym jesteście zakochane, którego pragniecie. Co on o Was myśli, jak on Was postrzega. Dobrze, już mam wiele kart, mi wypadło. Okej. Dobrze, więc mamy kartę znów, kartę śmierci. Wow. Karta śmierci, czyli coś znowu umarło pomiędzy Wami, znowu coś, nie, jakiś ostry tutaj był ruch, że jest zakończenie znowu tutaj jakiejś fazy, czyli zakończenie raptowne związku, zakończenie raptowne komunikacji i spotkań, ale w perspektywie, kochani, też było tu jakieś przeciążenie, dziesiątka mieczy, czyli przeciążenie, ból, wręcz no, przygniotło Was coś, przygniotło Was tutaj coś, wręcz właśnie takie niemożliwość jakby wstania z tego przeciążenia. Nie możecie się podnieść wręcz. I w takiej mieście taką fazę smutku, depresji. Ale ta faza się skończy. Znowu słońce na horyzoncie, nowe plany, odrodzenie się. I tutaj właśnie ta faza, która Was przygniotła, jakieś złe tutaj wydarzenia, które się potoczyły, zakończą się i wstaniecie jednak, podniesiecie się i zacznie się tutaj zupełnie, narodzi się coś zupełnie nowego. Czy nowego z tym partnerem, o którego pytacie, czy dla singli oczywiście coś nowego, w sensie poznanie nowej osoby, nowego partnera, prawda? Czyli te karty już mi się tutaj super bardzo w temacie zgadzają. I teraz chodzi tutaj, jak Was postrzega partner. Partner postrzega Was jako osobę bardzo opiekuńczą, matczyną, solidną, dobrą partnerkę do właśnie związku stabilnego, długotrwałego, zbudowanie czegoś, właśnie jakichś dóbr finansowych, domu, rodziny, dzieci być może. To jest właśnie ta karta, która mówi o tym, że będziecie dobrą matką, nie tylko tu biznesmenką, która zarabia być może lub ma dobre finansowe jakieś pokłady, tylko również będziecie dobrą matką, kochanką, czego byście się nie dotknęły, to wszystko rozrasta się pięknie, wszystko rozwija się w dobrym kierunku. Sam ten Wasz partner, o którego pytacie, pokazuje mi się jednak jako osoba ewentualnie młodsza od Was, niedojrzała jeszcze, nie ma takich zasobów jak Wy. Wy jesteście rangą, czy statusem, czy zawodowo, czy finansowo lepiej ustawione od niego. On jest jeszcze niedojrzały w tej kwestii, młody, młodszy być może od Was. Zdobywa pierwsze doświadczenia zawodowe, czy jakieś tutaj dopiero zasoby materialne zaczyna, prawda, zbierać. Czyli nie ma, absolutnie nie dorasta Wam do pięt, nie ma absolutnie takiej rangi właśnie tutaj jak Wy. Niemniej jednak chce się uczyć od Was, chce po prostu z Wami coś zbudować stałego. Wie, że Wy jesteście właśnie tą odpowiednią osobą, od której on też może się uczyć, czerpać. Wy macie tu niesamowitą mądrość. Paść monet, także ten mężczyzna, którego pytacie, wpatruje się w te wartości, ale uczy się tych takich solidnych wartości. Nie ma jeszcze tych doświadczeń, ale chce się uczyć, ma otwartość właśnie, żeby nabywać doświadczenia. Brakuje mu jednak akcji, no znów te monety, prawda? Czyli brakuje mu akcji, patrzy się, obserwuje, czerpie z Was, prawda? Ale jest jeszcze pasywny. Jednakże pragnie z Wami zbudować coś solidnego. Chciałby z Wami się radować, jakiś sukces tutaj chciałby właśnie z Wami mieć, prawda? Czyli radość, pragnie właśnie, by świętować z Wami sukces, by właśnie mieć jakieś tutaj z Wami radości, przyjemności, by mieć tutaj socjalne różne kontakty, też dzięki Wam być może, ponieważ Wy macie na pewno większe doświadczenie niż on. Brakuje mu jakichś emocji. Są emocje u Was, owszem, są.
jest radość, jest świętowanie, są duże posiadanie właśnie uczuć i bogactwa, ale brakuje mu jeszcze coś, jeszcze za czymś tęskni, jeszcze za wami tęskni, jeszcze tęskni, rozmyśla wieczorową porą czy wieczorną, tęskni o was, snuje plany, myśli, być może mu się nawet śnicie, ma marzenia z wami związane, telepatycznie się z wami tutaj chce porozumieć. Brakuje wam was, tęskni, by być właśnie emocjonalnie z wami troszeczkę bliżej. Także brakuje mu wasza osoba, jeśli chodzi też o emocje, prawda? Także być może też myśli o was, że jesteście za bardzo skupione tutaj na zawodzie, na materialnych tutaj takich sprawach, a chciałby również też więcej od was dostać tych emocji. Tęskni za tym. Także brakuje mu czegoś w sprawie emocjonalnej, prawda? I dlatego musielibyście tutaj porozmawiać, wyjaśnić pewne kwestie. Karta sądu, czyli karta właśnie tutaj rozmowy, rozwiązania pewnych tutaj dylematów, które mieliście. Jakaś taka szczera właśnie rozmowa, która was pojedna, która wam tutaj właśnie pomoże rozwiązać wasze dylematy, problemy i jakieś tutaj problemy przede wszystkim z przeszłości, które was dobiły, tak, tą dziesiątką mieczy, które was tak pogrążyły właśnie, że nie mogliście się podnieść, być może byliście nawet w stanach depresyjnych, tak? Także ta rozmowa musi wam pomóc. Jest to też typowa karta powrotów, czyli powracacz, powroty. Czyli by powrócić i zacząć jeszcze raz, kochani, musicie tutaj najpierw stanąć przed sąd i wyjaśnić sobie wszystkie sprawy, które was dobiły, które was załamały, które was właśnie tutaj rozłączyły i były właśnie powodem tego rozłączenia, tego smutku waszego. Więc rozmowa konieczna o emocjach, które jemu, temu partnerowi tak bardzo brakują. I o jakimś sukcesie waszym, ponieważ oboje tutaj przedstawiacie mi kartę monet, czyli wy jako silna królowa monet, on jako paś, tak, paś monet, czyli osoba niedorastająca wam do pięt, jednakże jesteście macie obie takie energie powolne, jednakże oboje myślicie o czymś solidnym, trwałym, długotrwałym, zabezpieczających was na przyszłość i finansowo, i duchowo, i właśnie uczuciowo. Także oboje jesteście bardzo stabilnymi tutaj kartami, energiami, prawda? Więc to was tutaj łączy. Także dziękuję serdecznie, kochana grupa czwarta. To była grupa czwarta, właśnie grupa żywiołu ziemskiego. Dziękuję serdecznie wszystkim grupom czterem. Myślę, że to moje takie innowacyjne czytanie wam się podobało w odniesieniu właśnie do kart Tarota i znaków Zodiaku, czyli połączyłam tak ze sobą właśnie te kwestie i scharakteryzowałam właśnie was pod kątem właśnie tych królowych, prawda, które są tak bardzo różne ze sobą. I pod właśnie, które mają tutaj takie cechy silne, energie silne, powiązane właśnie z waszymi znakami zodiaku. Napiszcie mi koniecznie, czy rezonują te wróżby z wami. Napiszcie, czekam na wasze komentarze z utęsknieniem. Będę na pewno każdy komentarz wasz czytać i wam odpowiem na komentarze, więc zapraszam do komentowania, do lajkowania, do subskrypcji. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już niedługo.